Witajcie w kolejnym odcinku modelowania kuchni. Dzisiaj wymodelujemy szafki w tej wnęce kuchennej. Żeby to zrobić, musimy ukryć na początku cokół. Klikamy na niego prawym klawiszem i wybieramy opcję Hide. Ukrywamy go, żeby móc łatwo snapować do tych punktów, żeby wymodelować szafki na całą długość wnęki. Ja proponuję wyłączyć cienie, bo cienie nam trochę spowalniają pracę. Wybrać narzędzie ołówek i narysować ten odcinek na stylu na całej długości wnęki. Później narysować odcinek o długości 60 cm, czyli możemy przesunąć na tą krawędź, wpisać 60, Enter i mamy odcinek 60 cm. Shiftem złapać czerwoną oś, narysować do tej ściany i mamy podstawę. Teraz całość możemy wytłoczyć z narzędziem Push and Pull, które się znajduje w tym miejscu, na wysokość 85. No i podstawę szafek mamy. Możemy zaznaczyć kursorem spód szafki, wybrać narzędzie Move, kliknąć Ctrl, podnieść w górę o 15 cm oraz narzędziem Push and Pull wytłoczyć to na 5 cm do środka. Teraz narzędziem kursor klikamy trzykrotnie, żeby zaznaczyć wszystkie sklejone elementy i wybrać opcję Make Group, żeby w którymś momencie nie zrobić bałagana w tym modelu. Więc teraz wchodzimy w tą grupę. Mamy pewność, że w tej grupie mamy tylko te szafki. Narysujemy sobie geometrię pomocniczą lub skopiujemy tą krawędź. Ja proponuję, że z jednej strony sobie skopiujemy, a z drugiej narysujemy. Więc wybieram narzędzie kursor, zaznaczam tą krawędź, wybieram narzędzie Move, klikam Ctrl i przenoszę to o 60, Enter w prawo. Wybieram narzędzie Push and Pull i wytłaczam to do samego końca. Teraz z tej strony wybierzemy narzędzie ołówek i narysujemy tu odcinek 60 cm. I z tego punktu wystawimy taką poprzeczny odcinek. Wybieramy narzędzie Push and Pull i wytłaczamy to też do samej góry. Teraz proponuję z narzędziem kursor zaznaczyć ten odcinek, wybrać narzędzie Move, kliknąć Ctrl, z Shiftem złapać tą krawędź, przesunąć ten odcinek na tej krawędzi, trzymać Shift i przesuwamy do wysokości okna. No i teraz mamy szafkę tą zlokalizowaną równo z tym oknem. Wybieramy narzędzie Push and Pull i wytłaczamy do samego końca. Zauważcie, że została nam krawędź jedna, którą chcemy się pozbyć. Wybieramy narzędzie gumka i ją kasujemy. Teraz dla pewności możemy jeszcze przypomnieć sobie opcję View, Component Edit, Hide Rest of Model i patrzymy, czy nie mamy z tyłu jakichś niepotrzebnych krawędzi. No i widzimy, że wszystko jest w porządku, więc możemy przywrócić tą widoczność View, Component Edit, Hide Rest of Model. Teraz z narzędziem ołówek albo prostokąt narysujemy sobie fronty szafek kuchennych. Ale znając, że fronty szafek kuchennych mają 2 cm, wybieramy narzędzie Push and Pull. Jeszcze wytłoczymy to o 2 cm do środka. Czyli w tym momencie, jak sobie ołówkiem wybiorę rysowanie, to widzę, że to ma w prawym dolnym narożniku 58 cm plus 2 cm front kuchenny, to będzie 60 cm. Więc wychodzimy z tej grupy. Ta grupa jest jako element pomocniczy. Wybieramy narzędzie prostokąt, łapiemy w tym narożniku i tym i mamy prostokąt pierwszego frontu. Wybieramy narzędzie Push and Pull i wytłaczamy to o 2 cm. Z narzędziem kursor klikamy trzykrotnie na tym froncie, wybieramy opcję Make Component Front 1. Wybieramy może na początek wiaderko, z Altem trzymając Alt pobieramy materiał z framugi okiennej i nadajemy nam na ten front. Z narzędziem Move łapiemy za jeden z narożnik, klikając na klawiaturze Ctrl przesuwamy to w prawo. Po przesunięciu to w prawo wpisujemy na klawiaturze 5x, widzimy, że to jest za mało, wpisujemy 6x i widzimy, że mamy dostateczną ilość frontów. Teraz zaznaczamy lewy front. Z kontrolem zaznaczam prawy, wybieramy narzędzie Move, klikamy Ctrl i kopiujemy to w górę. W tym momencie mamy jeszcze dwa fronty boczne.
chcemy, żeby te dwa fronty boczne się wydłużyły nam do wysokości, maksymalnej wysokości okien, czyli tej szafki w tym miejscu. I pamiętamy, że one są zrobione komponentem, więc jak wejdziemy w edycję i będziemy chcieli to zmienić, to zauważcie, że zmienia mi się każdy front kuchenny. Więc musimy zrobić te dwa fronty unikatowe. Wychodzimy z tej edycji, zaznaczamy jeden front, lewy, prawy, klikamy prawym klawiszem i wybieramy opcję Make Unique. Teraz jak wejdziemy w edycję tego frontu i wybierzemy narzędzie Push and Pull, zauważcie, że jak wytlaczamy, to się zmienia mi tylko lewy front i prawy. No i częściowo już mamy to gotowe. Teraz musimy zaznaczyć dolne fronty tych szafek, wybrać narzędzie Move, kliknąć lewy narożnik tej szafki z kontrolem i przenieść to do góry. No i mamy częściowo też już te górne fronty wykonane. Jedynie co, to musimy je wytłoczyć w górę. Więc musimy znowu je zrobić unikatowe. Klikamy na nie prawym klawiszem. Oczywiście musimy mieć je wszystkie zaznaczone i wybieramy opcję Make Unique. Po wejściu w edycję tego frontu wybieramy narzędzie Push and Pull. Klikamy na górę i wytłaczamy do samej góry. No i częściowo już to mamy zrobione. Pamiętajcie, żeby co jakiś czas zapisywać. Klikamy na klawiaturze albo Ctrl S, albo wybieramy opcję Save. No i w tym momencie mamy wytłoczone te szafki w górę. Proponuję w tym momencie jeszcze zrobić cokół. Żeby zrobić cokół, to zamiast tworzenia geometrii od nowa, spróbujemy wejść w edycję tej białej masy tych szafek, zaznaczyć tą powierzchnię cokola, kliknąć opcję Copy, wyjść z tej grupy, wybrać opcję Paste, wybrać narzędzie Push and Pull, wytłoczyć to o 2 cm, zaznaczyć kursorem trzykrotnie, żeby zaznaczyć wszystkie sklejone elementy. Prawym klawiszem klikamy i wybieramy opcję Make Group. Grupa, bo wiemy, że ten element nie będzie nam już więcej się powtarzał w tym elemencie, w tej kuchni, tylko jeden raz wystąpi. Wybieramy narzędzie Wenderko, z Altem pobieramy kolor z szafki, z frontu i nadajemy na ten cokół. No i w tym momencie chcemy, żeby za ten narożnik tu trafić do tego narożnika. No i tworzy się skomplikowana sytuacja, ale możemy sobie pomóc poprzez wyświetlanie modelu w trybie X-Ray. Ten pasek jest tu na górze, a jeśli ktoś go nie ma, to jest View, Toolbars i to jest Styles. Jak włączamy X-Ray, widzimy wtedy wszystko krawędzie przezierne. Zaznaczamy narzędzie Move, klikamy za ten narożnik i przenosimy do tamtego. Wyłączamy X-Ray i widzimy, że już zadanie zakończone. W tym momencie chcemy stworzyć blat oraz zrobimy taką obramówkę drewnianą na całej długości po obwodzie tej wnęki. Więc wybieramy narzędzie prostokąt, klikamy w tym miejscu oraz w tym z narzędziem Push and Pull wytłaczamy to na 3 cm w górę. Kursorem klikamy trzykrotnie, prawym klawiszem wybieramy Make Group. Teraz chcemy nałożyć na ten element drewno, więc możemy wejść w edycję tej grupy, wybrać narzędzie wiaderko, prawym klawiszem pobrać materiał z podlogi, jest to drewno, i nadać na wszystkie powierzchnie. Zauważcie, że materiał nam się nadał. Chcielibyśmy na przykład, w tym momencie tekstura układa się dobrze, ale jakbyśmy chcieli ją obrócić, to możemy prawym klawiszem kliknąć i wybrać Texture, Position i albo możemy obracać i przesuwać za te punkty kontrolne, 4, albo możemy prawym klawiszem klikać i wybierać opcję Rotate 90 albo inne właściwości. W tym momencie klikamy prawym klawiszem, wybieramy opcję Done. No i jeden blat mamy zrobiony. Ten blat chcielibyśmy zaznaczyć prawym z narzędziem Move i kontrolem złapać za ten narożnik i przesunąć, skopiować do góry. I bardzo podobne panele chcemy stworzyć po prawej i lewej stronie. Wybieramy narzędzie Rectangle, klikamy w tym narożniku, klikamy w tym. Wybieramy narzędzie Push and Pull, wytłaczamy to o 2 cm.
a nawet o 3, czyli o jeszcze o 1. Wybieramy narzędzie kursor, klikamy trzykrotnie na to, prawy klawisz, myk, grup. I też wchodzimy w tą grupę, wybieramy narzędzie wiaderko, pobieramy materiał z blatu i możemy albo nadawać po kolei na wszystkie powierzchni, albo możemy trzymać shift i nadać jednocześnie na wszystkie powierzchnie, które nie mają nadanego koloru. Zobaczcie, że trzymam shift i nadaję, to się nadało wszędzie. Jedyne co, to widzimy, że z tej strony tekstura się nakłada dobrze, a z tej już nie. Więc możemy z narzędziem wiaderko i altem pobrać z tej strony materiał oraz nadać na tą krawędź. I ta tekstura nam się wyrównała. Teraz możemy wyjść z tej grupy, zaznaczyć ten blat, wybrać narzędzie Move, Control, złapać za ten narożnik i przenieść go w to miejsce. Zauważcie, że z tej strony również tekstura jest nałożona w innym kierunku, więc wchodzimy w edycję tej grupy, wybieramy narzędzie wiaderko, klikamy altem i pobieramy z krawędzi materiał i nadajemy na tą powierzchnię. No i w tym momencie materiał nam się rozkłada dobrze. Teraz chcielibyśmy wykonać szafki wewnętrzne w tej wnęce, które będą płytsze. Ja proponuję wybrać narzędzie ołówek i narysować sobie krawędź pomocniczą na tej krawędzi na wysokość 50 cm. Teraz proponuję z shiftem narysować ten odcinek, narysować wysokość, potem odcinek u góry i ten odcinek. No i stworzyła nam się powierzchnia z tą krawędzią. Tą krawędź możemy kliknąć kursorem i kliknąć delete, żeby ją usunąć. Z narzędziem push and pull możemy to wytłoczyć na 30 cm. Z narzędziem kursor możemy kliknąć na to trzykrotnie, prawym klawiszem wybrać opcję make group. Proponuję również wejść w edycję tej szafki i może zmniejszyć o 2 cm, żeby przewidzieć miejsce na drzwi. Więc wchodzimy w edycję, wybieramy narzędzie push and pull i wytłaczamy to na 2 cm. Teraz musimy albo wyjść klikając gdzieś obok z grupy, albo klikając Escape na klawiaturze. I robimy fronty do tych szafek. Żeby zrobić fronty, zauważcie, że fronty będą miały nam kontynuację tych linii z szafek powyżej i poniżej, ale po lewej stronie będzie front, który będzie o 3 cm krótszy ze względu na te obramowanie. Więc tak naprawdę musimy albo skopiować któryś z frontów, na przykład ten front. Możemy z kontrolą skopiować gdzieś tu na bok, złapać za narożnik i złapać na tą krawędź, trzymać ten narożnik i z shiftem złapać czerwoną krawędź i przesunąć do tego miejsca. No i zauważcie, że prawie ten front mamy, jedynie co, to musimy skorygować jego wysokość, bo lekko nam wystaje poza to obramowanie. Prawym klawiszem wybieramy opcję Make Unique, bo wiemy, że jak zaczniemy edytować nieunikatowy element, to on zmieni nam te szafki powyżej. Prostą metodą na obniżanie tej powierzchni, która wchodzi w inną bryłę, to jest zaznaczenie tej powierzchni. I jeśli mamy pewność, że to jest gdzieś w tym miejscu i wiemy, że w tej grupie nie ma innej geometrii, którą możemy przez przypadek zaznaczyć, to zaznaczamy z lewa na prawo i mamy pewność, że są zaznaczone tylko krawędzie u góry. Z narzędziem Move możemy to obniżyć w dół. Wyłączamy X-Ray, zaznaczamy za tą krawędź, z shiftem trzymając na niebieskiej osi podnosimy do góry. No i mamy już jeden front gotowy, zaznaczamy ten front, wybieramy narzędzie Move. Z kontrolem możemy kliknąć w tym miejscu i przenieść do tego miejsca. No i mamy to gotowe. Analogicznie zaznaczamy ten front, klikamy Ctrl i przenosimy z jednego miejsca do drugiego. No i zostało nam te dwoje bocznych drzwi. Proponuję skopiować ten sam front za narożnik tu, stworzyć jego unikatowym, klikając na nim prawym klawiszem, wybierając opcję Make Unique i wchodzimy w edycję tego komponentu. Zaznaczamy z lewa na prawo
te krawędzie, które są ukryte w bryle, z narzędziem Move. Przesuwamy to w prawo. Teraz, jak jest to na bezpiecznej odległości, łapiemy z jednym z narożników. Trzymamy na czerwonej osi, klikamy Shift i przesuwamy do tej krawędzi. No i mamy kolejne drzwi, które już tak naprawdę możemy w całości wybrać i skopiować w to miejsce, bo jest ono tak samo krótsze o te 3 cm. Z narzędziem Move, Control, łapiemy za ten narożnik, z Shiftem trzymamy, przenosimy w prawo. No i mamy to gotowe. Teraz zostało nam pomalować ten spód szafek też na szaro. Wybieramy wiaderko, altem pobieramy front szafek i nadajemy na ten spód. No i możemy stworzyć panel, który nam zamyka tą przestrzeń kuchenną. Więc narzędzie rectangle, klikamy w tym miejscu i w tym mamy powierzchnię, którą sobie wytlaczamy na 2 cm do przodu. Narzędzie kursor, klikamy trzykrotnie na ten obiekt, wybieramy opcję Make Group, wiaderko, altem pobieramy kolor i nadajemy na to. No i w tym momencie mamy stworzone fronty kuchenne. Jakby ktoś chciał, proponuję jeszcze trochę się pobawić z tym i na przykład w części szafkach zrobić szuflady. W tym momencie to najprościej się robi tak, że robimy unikatową tą grupę, a możemy zrobić tak, że kilka będzie tych szafek. Ta szafka i ta będą miały szuflady. Prawym klawiszem klikamy na to Make Unique, wchodzimy w tego edycję, zaznaczamy jedną krawędź, wybieramy narzędzie Move, klikamy Ctrl, przenosimy w górę i wpisujemy 3 slash. No i mamy tak stworzoną kuchnię z szufladami. No i wydaje mi się, że w tym momencie warto poćwiczyć modelowanie takich szafek kuchennych. W następnym odcinku zrobimy sobie umywalkę oraz płytę kuchenną. Może dodamy jakiś piekarnik lub mikrofalówkę. No i zaczniemy modelować oświetlenie oraz stół z krzesłami w tym pomieszczeniu. Jakby ktoś miał jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Oczywiście subskrybujcie mój kanał i dodawajcie łapki do góry. Będzie to dla mnie motywacją, żeby tworzyć kolejne odcinki.